Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Łączymy się telefonicznie z wiadomego powodu. Koronawirus i wszelkie z tym związane restrykcje objęły także telewizję. W naszym studiu nie ma zatem gościa, ale łączymy się z Antonim Rzeczkowskim, czyli podkomisarzem z Komendy Głównej Policji. Halo, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, witam Panią. I pytamy o to, czy policja dopilnuje wszystkich osób, które obecnie przebywają na kwarantannie. W jaki sposób wyglądają te procedury? Czy policja puka do drzwi? Czy policja dzwoni do tych osób? Skąd ma informacje, gdzie przebywają? No i co przede wszystkim w przypadku, kiedy złamane są zasady kwarantanny? Policja oczywiście wspiera wszelkie działania służb sanitarnych, natomiast pamiętajmy, że tutaj prym wiedzie właśnie inspekcja sanitarna. Priorytetem dla komendanta głównego policji jest bezpieczeństwo policjantów, oczywiście zaangażowanych w te działania i co do zasady podczas czynności związanych ze sprawdzeniem, czy osoby poddane kwarantannie przebywają w wyznaczonych miejscach, policjanci mają nie mieć bezpośredniego kontaktu z tymi osobami. W praktyce są to sprawdzenia na przykład przez kontakt telefoniczny z prośbą o to, żeby taka osoba pokazała się na przykład w oknie, czy też korzystamy z domofonu. Najważniejsze jest to, żeby właśnie policjanci nie wchodzili do tych mieszkań, nie pukali do drzwi. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, czy taka osoba faktycznie przebywa w mieszkaniu, bo nie możemy z nią nawiązać kontaktu, wówczas taką informację przekazujemy do służb sanitarnych i to te służby sanitarne dalej działają. Ja może przypomnę jeszcze Państwu dla bezpieczeństwa, że osoby, które są objęte kwarantanną, są kontrolowane przez umundurowanych policjantów. Nie ma takiej sytuacji, kiedy to policjant nieumundurowany czy osoba podająca się wówczas za policjanta zapuka do drzwi, będzie chciała wejść do naszego mieszkania. Wówczas po prostu możemy mieć do czynienia z oszustem albo z jakimś złodziejem i powinniśmy natychmiast informować o tym pod numerem alarmowym policjantów 112 lub 997. Czyli takie przypadki już występowały, tak? Policja ma sygnał, że oszuści już próbują, no właśnie, co zrobić? Oszukać na kwarantannie, zaproponować jakieś lekarstwo, bo wiemy także o amuletach, wiemy o różnego rodzaju ofertach, także które pojawiają się w internecie, o SMS-ach, które mówią choćby o tym, że należy natychmiast wyjmować swoje pieniądze z kont oszczędnościowych po wcześniejszym wysłaniu SMS-a. To jest taki korona biznes dla oszustów? No niestety, zawsze kiedy znajdujemy się w obliczu zagrożenia, uaktywniają się oszuści, uaktywniają się złodzieje, którzy po prostu chcą na tym zrobić swój biznes naszym kosztem. Dlatego powinniśmy być czujni. Tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś nam będzie proponował amulety, specjalne preparaty. Nie ma takich rzeczy. Pamiętajmy o tym, że tylko i wyłącznie wiarygodne informacje są przekazywane przez strony internetowe, rządowe, słuchajmy również komunikatów w mediach. Nie wierzmy w żadne cudowne moce amuletów czy też innych przedmiotów mających nas uchronić przed koronawirusem, czy nie wierzmy w kupno żadnych szczepionek czy innych lekarstw. Póki co takich rzeczy nie ma, po prostu mamy wówczas do czynienia z oszustami, z naciągaczami. Natychmiast informujmy o tym odpowiednie służby i nie dajmy się oszukać. Co w przypadku, kiedy dana osoba z rodziny, która objęta jest kwarantanną, bo wiemy, że policjanci sprawdzają także liczbę osób, która powinna znajdować się w danym momencie w domu. Co w przypadku, kiedy tej osoby nie ma? Czy policja jest uprawniona do tego, by wszcząć poszukiwania, zatrzymać tę osobę i dowieść do szpitala, jak to miało miejsce? Znamy takie przypadki już wcześniej. My każdorazowo informujemy tutaj służby sanitarne i to służby sanitarne później już podejmują odpowiednie decyzje. My oczywiście jesteśmy przygotowani do takich działań. Policjanci są wyposażeni w specjalne pakiety ochronne, w maseczki, w rękawiczki, w specjalne kombinezony, gogle. Tak więc jeżeli musielibyśmy podjąć faktycznie interwencję wobec osoby, która może być zarażona koronawirusem lub powinna przebywać w kwarantannie, a opuściła to miejsce, wówczas kierujemy tam wyposażonych w takie specjalistyczne środki policjantów, ale pamiętajmy, że tutaj prym wiodą służby sanitarne i policjanci w momencie, gdy twierdzą, że takiej osoby nie ma we wskazanym miejscu, wówczas podejmują służby sanitarne. Takich miejsc jest coraz więcej. Te miejsca będą oczywiście z dnia na dzień przebywały. Stąd też pomoc chociażby wojska, które również jest zaangażowane w kontrolę w tej chwili tych miejsc, gdzie powinny przebywać osoby objęte kwarantanną. No i granice, prawda? Tam już kolejki na kilkadziesiąt kilometrów. Policja także pomaga strzec tychże granic. Specjalne konwoje także z krajów ościennych, można powiedzieć. W jaki sposób wygląda ta pomoc także tam na granicach kraju? No, na granicach również oczywiście wspomagamy służby sanitarne, wspomagamy Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego. Chodzi o to, żeby Polacy mogli w sposób bezpieczny przekroczyć te granice, wrócić do kraju. Chociażby wczoraj zostało również zorganizowanych kilka konwojów dla obywateli Litwy, Łotwy, Estonii. To były konwoje pilotowane przez policjantów, które przemieszczały się spod granicy niemieckiej do granicy wschodniej. To były konwoje autokarów, to były konwoje busów. Tak więc tutaj również spore siły i środki z naszej strony zostały w to zaangażowane. Chodziło o to, żeby bez żadnego postoju te osoby mogły powrócić do swoich krajów. Ponad już 5000 osób jest objętych kwarantanną. Czy rzeczywiście policja jest w stanie dotrzeć do każdego i sprawdzić, czy on przebywa w domu? Dzisiaj apel na mediach społecznościowych właśnie polskiej policji o zaprzestanie działalności przestępczej właśnie w związku z tym, że policja ma teraz nowe zadania. Czy to wszystko uda się przeprowadzić? Oczywiście mamy nowe zadania w tej chwili, natomiast pamiętajmy o tym, że wiele zadań policjantom w tej chwili odeszło. Nie odbywają się imprezy masowe, koncerty, mecze, te wszystkie imprezy, gdzie policjanci zabezpieczali, czuwali nad bezpieczeństwem osób uczestniczących w tych imprezach. Tak więc w tej chwili wszystkie te środki są przerzucone właśnie do tego, żeby poddawać osoby objęte kwarantanną kontroli. Taka kontrola, przypomnijmy, że musi się odbywać co najmniej raz na dobę, a tych miejsc objętych kwarantanną przybywa. Na razie policjanci bez problemów wykonują swoje zadania, są wspierani przez Wojsko Polskie, tak więc bądźmy spokojni, na pewno te osoby, które mają przebywać w kwarantannie, będą przez nas dozorowane, a to też bardzo często jest tak, że chociażby sami sąsiedzi w mniejszych miejscowościach informują nas, jeżeli taka osoba wyjdzie na podwórko, jeżeli łamie w jakikolwiek sposób zasady kwarantanny, więc osoby podchodzą do tej kwarantanny w sposób poważny. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdy ktoś opuści to miejsce swojej kwarantanny. Za to przypomnijmy, że może grozić kara administracyjna do 5000 złotych. I również sąd może na nas nałożyć grzywnę w związku z popełnionym wykroczeniem. Ta grzywna może wynieść kolejne 5000 złotych, a jeżeli wiemy, że jesteśmy już zarażeni koronawirusem, te badania są potwierdzone, wówczas możemy ponieść nawet odpowiedzialność karną w momencie, gdy na przykład ucieklibyśmy ze szpitala czy z innego miejsca, gdzie poddajemy się leczeniu. Ale tak jak mówię, osoby póki co bardzo poważnie podchodzą do tych kwarantan. Zdarzają się nieliczne przypadki, kiedy nie zastajemy osób w miejscu, w którym te kwarantanny powinny odbywać, ale też dla usprawiedliwienia powiem, że często to są takie sytuacje, kiedy osoba objęta kwarantanną dostała już wyniki badań na koronawirusów, nie była zarażona koronawirusem, ale nie dostała jeszcze decyzji o tym, że ta kwarantanna się zakończyła. Więc de facto osoba zdrowa opuściła miejsce kwarantanny, bo nie miała jeszcze decyzji, która zdejmowałaby z niej tą kwarantannę. Tak więc my tutaj z jednej strony chcielibyśmy bardzo podziękować osobom objętym kwarantanną za to, że w sposób poważny do tego podchodzą. Wiemy, jak bardzo to jest uciążliwe. Policjanci również bardzo często w rozmowach z tymi osobami przez telefon ustalają, że brakuje na przykład jakichś leków czy produktów spożywczych. Tutaj to są kompetencje wojewodów. Te informacje są przekazywane służbom wojewody, które są odpowiedzialne za dostarczenie tych brakujących rzeczy. A z drugiej strony chcielibyśmy podziękować również policjantom, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Każdorazowo pan komendant główny Policji przy okazji różnego rodzaju odpraw czy też wideokonferencji z komendantami wojewódzkimi prosi o przekazywanie właśnie tego typu podziękowań policjantom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji. Serdecznie dziękuję za te informacje na temat tego, jak zachowywać się podczas kwarantanny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Miłego dnia życzymy. Drodzy Państwo, a my teraz zobaczymy, w jaki sposób rzeczywiście działa polska policja, jeżeli chodzi o kwarantannę. W mediach społecznościowych bardzo często pojawiają się relacje, bo pojawiały się też zarzuty co do tego, że policja nie ma uprawnień czy możliwości sprawdzić, czy ktoś jest w domu. Są możliwości, popatrzmy. Koordynacją działań związanych z koronawirusem na terenie garnizonu zajmuje się Centrum Operacyjne, które działa bezpośrednio w Komendzie Policji i też ono odpowiada za kontrolę tych miejsc, kontrolę osób, które przebywają na kwarantannie. Jeżeli chodzi o podejmowane interwencje ze strony policjantów, wyglądają one w następujący sposób. W pierwszej kolejności dany patrol kierowany jest w miejsce zamieszkania osoby poddanej kwarantannie i wtedy w momencie, kiedy już patrol jest na miejscu, jest kontakt, informacja zwrotna do centrum i stąd wykonywane jest połączenie telefoniczne z osobą poddaną kwarantannie. Połączenie telefoniczne, a potem polecenie, aby pokazać się, pojawić się w oknie albo stanąć na balkonie. W taki sposób policja sprawdza, bo nie może podejść do drzwi, zapukać, no właśnie ze względów bezpieczeństwa do osoby objętej kwarantanną. To potwierdzają użytkownicy mediów społecznościowych. Jedna z użytkowniczek popularnego Twittera napisała: odbieram telefon, a tu pan policjant zaczął zadawać pytania, kiedy odklepał regułkę, zapytał, czy nie potrzebuje jakichś zakupów i jak się czuje. Po wszystkim powiedział, że stoi przed blokiem policjant i mam się pokazać w oknie. Pokazałam się, odmachał mi i poszedł. Tak wyglądają te procedury. Policjanci w ten sposób sprawdzają, ale co ważne, nie zrobią nam zakupów, więc nie możemy się tutaj posiłkować. Natomiast jeżeli brakuje jakichś środków czy spożywczych, czy czegokolwiek, lekarstw, czy artykułów pierwszej potrzeby, no to jak słyszeliśmy, jak mówił podkomisarz Antoni Rzeczkowski, te informacje będą przekazywane do wojewody i te zakupy zostaną nam dostarczone. Co ważne w takich przypadkach, w przypadkach kwarantanny, ważne jest także to, by nie wychodzić choćby na spacer z psem w koło bloku, jak to się zwykło kolokwialnie mówić. Nawet taki krótki spacer, oczywiście konieczny, bo czworonóg musi wychodzić, ale jest już złamaniem kwarantanny. Wówczas należałoby znowu poinformować, jeżeli nie mamy możliwości osoby bliskiej czy z rodziny, to właśnie policjanta o tym, że jest taka konieczność, aby ten pies był wyprowadzany. Wówczas właśnie znowu wojewoda czy ktokolwiek będzie być może w stanie nam w tym pomóc. To są ciężkie dni próby dla naszego społeczeństwa, ale ważne, by właśnie przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa. bezpieczeństwa, nie dać się przede wszystkim nabrać tym oszustom, o których mówiła policja, ale tak, żeby pamiętać o tym, że odpowiedzialność nawet karna może grozić za złamanie zasad kwarantanny. Za chwilę jeszcze więcej na ten temat, zaraz do Państwa wrócimy.